Siemaneczko, jestem Pepe Team Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy rzucać sobie nawozy na łąkę. I będziemy dawać nawóz pod zasiew łąki. Taki dzisiaj jest zamiar. Ogólnie ogarniałem sobie temat zasiewów łąki. Przyjedzie do mnie zestaw i nasieje mi łąkę. Po prostu, żeby to było lepiej. To zrobiłem między jednym a drugim odcinkiem. Dokończyłem agregatowanie 30-czką, mam na koncie 35 tysięcy. Ale powiedzcie, czemu jest 35 tysięcy, jeśli ja miałem razie 32 tysiące na poprzednim odcinku. Sprzedałem znajomemu kostki słomy, no i parę kostek siana. No bo ja ogólnie posiadam dość spory zapas, nie jestem w stanie na razie tego przeputować, można powiedzieć. Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę zrobić. No i 7 tysięcy ogólnie mi skoczyło. Co jeszcze przyszło, można powiedzieć, w pewnym sensie. 300 zł kupiłem sobie nadstawkę do lejka. Już teraz do tego 500 litrów mieści w moim pięknym lejku. Myślę, że 30 sobie raczej da radę z tym. No, pinałem sobie szpilek. Czemu da, powiecie, czemu ja szpilki mam, jeśli ja nie mam berek? Posprawiam sobie robotę z kostkami. Wbijam sobie kostki na szpilki i elegancko sobie daję do obory, do szopy. Więc no, trzeba sobie po prostu życie ułatwić, by żyć lżej, mieć lepiej. Nie wiem, no, nie tego nawozu pójdzie. Kupiłem tak na oku na razie, bo naprawdę nie wiem dobitnie, jak to idzie. Dobra, no i co? Czekajcie, a czemu mi nie odpaliło? Muszę coś otworzyć. I jedziemy. Kurkę sobie zarzucimy. Kurkę prądkie. Prądkie na mniejszych powrotach chciałbym. No i teraz sobie mogę elegancko na łąkę sobie nawóz rozsiać. Zobaczcie, tak sobie gram na zewnątrz, ale chcę trochę mieć dobitnie lepiej to widzieć, jak to będzie wyglądało. Ogólnie, jak wiecie, łąka jest dzierżawiona. I tak dalej. Ale dzisiaj prawdopodobnie będzie nowe pole. Tak, dogadałem się z gościem. Powinienem sobie zasypywać no, siewacz. No to będziemy mieli dzisiaj akcję związaną. Szeroko trochę daje. Trochę wężej daje. Będziemy mieli akcję z nowym polem. Dogadałem. O, kostka. Nie zrozumiałem na kostki. O, tu już trzeba będzie wyrzucić tą kostkę. Pobożnie, bugnuj. To się mówi. No, jest za mocno przymiękła już po prostu. Dobra, jak to wygląda? No, powiedzmy, że jeszcze jako tako to wygląda. Może perfekcyjnie nie ma złożeń, wiadomo. GPS-a nie mam, więc no, jakoś się wam mi tu pasowało. Po prostu. Wiadomo, to nie musi być perfekcyjnie jakoś zrobione, ale żebyś tam było jaj nawiezione, bo dzierżawca jest na razie terminal po prostu wziąłem ziemię, czyli dzierżawca. Nie, jasne dzierżawca. No, wiecie, o co chodzi. Osoby, które wziąłem, jest bardzo zadowolona, że tak ładnie oglądałem sobie tą łąkę. Dałem w poprzednim sezonie jeszcze przecież nawóz. Właśnie 3 nutek kawy, które właśnie było się na książka sprzedawana. No, jest to dobrze zrobione. Zadowolony jest. I prawdopodobnie za 2 sezony dostanę od niego jeszcze dzierżaw. Znaczy pól. Będę miał trochę tej dzierżawy, będę miał. Ale to zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, bo... czekajcie, bo to coś mistycznie się zdobywało. No, wodziki się spierniczyły. Dobra, lecimy. Czy tam będzie dobrze? Chyba powinno być dobrze. Trochę wiadomo, jest słonka trochę wyższa. On mnie teraz odbiła na wiosnę. Więc można sobie teraz... na nas tutaj wodziki teraz dawać. I tak, tak wspomniałem, dzierżawca zadowolony jest. No źle to mówię, że dzierżawa. Osoba, która dawała mi tą ziemię, łąkę, powiedziała, że jest zadowolona z tego, że tak ładnie tutaj ogarnąłem na razie tą łąkę, że coś tam jednak spłonowało, bo tamten gościu tutaj dzierżawi poprzednio.
No wyjałowitość może tą ziemię. Ja też nie dawałem, wiadomo, teraz nawozu daję. Też nie wiadomo, wielu składnika nie dawałem. Tak widzicie sobie ten, no ale gościowi tak w ogóle pasuje, bo tamte w ogóle nic nie dawał. Praktycznie co było, jak mógł coś dać, to nic nie dawał z tego względu, że mu szkoda było pieniędzy. Tylko tyle, że miał tą dzierżawę i to wszystko. Ja teraz mam nadzieję, że tą dzierżawę będę miał jak najdłużej, bo jeśli z tego się nam jeszcze mi dać tu dzierżawy 4 kawałki, trochę ambitnie na 30, na 230, ale tak jest. Ogólnie miał być dzisiaj nowy nabytek, no ale stwierdziłem, że jednak wolę poświęcić pieniądze, jeśli mam możliwość do kupienia pól, wolę to kupić pól, niż mam ryzykować z... Dużo mi to na wskoku stać, tylko na pozór. Dziwne. Myślałem, że na więcej pójdzie tego nawozu. To jest na godzinę sobie nalej. No i szczerze, to 100 kilo nawozu poszło. No... Troszkę to źle wyliczyłem. A nawóz jak mi zostanie, to tam się nic nie będzie działo. Środą na złoża trzeba się dać i to będzie lalka. Więc tu jeszcze mniej trochę roboty. Ogólnie trzeba nie przymetywać już łopę skiwacz. Kusy trzeba sobie odnowić. Na łupę skiwacz. Gdzie jest? Spiernicza mi sama z tego. Z łąki. To nie mi się chyba. Trochę cichy klakson ma widać. Czy nie? No. Klakson to ma taki śródki, no ale... 30 to się nie ma co dziwić. Więc no... Założenie będą, że takie 4 łąki, 4 na kawałki dojdą za 2 sezony. Bo jeszcze ten sezon następny gościu dzierżawi. No chyba, że zerwie dzierżawę, no nie wiem, to wyjdzie. To już nie ode mnie zależy, od tego pana, który tutaj to mówię, mili by dzierżawił. A mnie zadowolony jest. Dlatego powiedział, że na pewno już mi nie odbierze. Chyba, że na pewno starczy spatolić robotę, no to ten, no to mi zabierze, ale raczej z tego co słyszałem, z tego co mi mówił, no to jest bardzo zadowolony, że jednak coś tutaj próbuje osiągnąć przy tak małym areale, który posiadam. No i aby do przodu. Tak było. I jestem bardzo z tego zadowolony, że ktoś to powoli docenia. Mimo, że dopiero pierwszy, drugi sezon leci, tak? Drugi sezon właśnie tu leci z moim gospodarstwem, tak? Na szczęście dobrze, bo kredyt powoli schodzi, więc jestem zadowolony, dlatego kredytu już troszkę się wyzbyłem, można powiedzieć, na spłaciłem, nie wyzbyłem, tylko spłaciłem, nie powiem, że to ująłem, ale spłaciłem trochę kredytu. No i żeby tak było do końca, to będzie luksus. Bo tam chyba zostało mi 36 bodajże. Nie, 48 chyba miesięcy jeszcze do spłaty. Czy 4 lata. Chyba na 60 miesięcy powiem się na by nie załogać. Na 5 lat. O, na 5 lat. Brałem sobie, jak się nie mylę. Kredyt, zresztą zaraz pokażę, żeby on tutaj się mi nie walić. Gdzie to jest? Wspomnę tak, 48 miesięcy została mi kwota 121 tysięcy. Miałem ogólnie bina 150, więc w rok spłaciłem 29, niecałe 29 tysięcy. No, szczerze, dobry wynik. Naprawdę dobry wynik, że to tak poszło. Sobie pojedziemy. Tu nie ma różnicy akurat. Jedyne tylko mówię, że jest to, że muszę jechać ze mną, żeby po prostu aż tak w sumie jadę nowe nakłady, ale nie chcę robić, wolę robić nakłady, niż mam robić mijaki. Więc trochę. Czyli tak może i tak starczy, i tak to mi starczy, więc tam się nie muszę martwić. Myślę, że gdzieś pod koniec kwietnia, początek maja będzie to koszone. No i oczywiście pogoda będzie, tak? Zabrać. No i będziemy widzieć, kto będzie progresować, jak będziemy progresować ogólnie,
Powiem szczerze, ten pierwszy sezon ciężko poszedł pod względem zarobków. Właśnie nieraz było, że jakbyśmy byłem na minusie jeden miesiąc. Teraz na szczęście po tym wycieleniu tych jałówek, które kupiłem, no już trochę więcej tych pieniędzy, tego mleka jest. Tych pieniędzy raczej też powinno być trochę więcej. Wróćmy na minusie nie było. To będzie dobrze. Bo wtedy tam pewnie ani nie będą kupić paliwa, nie będę mógł kupić sobie nawozów, nie będę mógł sobie kupić czegokolwiek, tak czy nawet oleju do ciemnika, bo nie będę miał pieniędzy. Tego raczej bym nie chciał, a wiadomo, że jeśli będę na minusie, to też będą mi zaraz mnie ścigać tutaj odnośnie. Pan po prostu to nie. Więc wolę tego nie sugerować, nie kombinować. Więc lecimy. Lecimy, tylko teraz tak, chciałem przejechać w miarę możliwie, bo chciałem tam zobaczyć, czy tam jest możliwość nałożenia, bo tak nie sprawdziłem. No właśnie, tu dojadę. Postawię i pójdziemy kupić pierwsze, to już sobie notarialne, nową działkę. Bo mi się starczy, znaczy starczy pieniędzy na ogólny tutaj rozwój. Nawet nie będę gacił, pójdziemy sobie trochę dalej, trochę szybciej. Mam nadzieję tylko, żeby nie zmieniło tutaj tekstury, bo mi się zajęło. No trochę, wiadomo, to jest trochę lipa, bo widzicie, że tekstury są tak zrobione, no tego nie przeskoczę. Dobra, no już patrzymy, jakie to jest pole. To jest pole 202. Teraz stoję, tak? Tak. 202, to jest land. 203. No i kupujemy za 15,5 tysiąca za dość mały kawałek, ale myślę, że będzie fajny do obrobienia. Dojazd jakiś będzie, no jakiś tutaj ogólnie dojazd jest. Tutaj przyjedziemy, żeby ten nawóz zrzucimy. No i będzie trzeba przygotować jeszcze pole pod ten nawóz na podłąkę. Zapowietrzyłem się i zamyśliłem wcześniej. Dobra, to lecimy. A tu pojedziemy sobie oczywiście na nie na nową działkę. Pojedziemy sobie na kawałek właśnie z łąki. Podłąkę tutaj ma być. Dobra. Bardzo podobnie też myślałem właśnie nad kupieniem tego ciągnika teraz. Szczerze mówiąc, ale liczyłem na sprzedanie 30. Myślę, że 30 z jednej strony jest jaka jest, tak? No nie jest w dobrym stanie, no ale jednak też pewnie będę chciał właśnie ją wystawić. Wtedy może dołożę pieniądze i kupię po prostu nowy ciągnik, w sensie, no może nie nowy w sensie salonu. Ale na pewno jakiś większy, wydajniejszy ciągnik, żeby po prostu też tę robotę ubywało. No i jeśli bym szedł na ten ciągnik z terenu, to albo muszę przełożyć całą konsolę razem z torem do starej 30, albo po prostu sprzedać 30 razem z torem i dokupić po prostu ciągnik z torem, tak? No ładowarka to jeszcze nie jest podobno etap taki, który by mnie zadowalał, żeby ładowarkę kupować. No ale czekajcie, bo teraz widzę jeden mankament. Nie, dobra. Coś tutaj da. No obejście. Gdzieś akurat mi mówił, że GeForce Experience jest. Bo nie wiem czemu, nie mogę sobie go ani tak ustawić, żeby to prosić inaczej obraz. Ale już mało ważne. Ważne, że jest wszystko fajnie wszystko to robi. No i co, myślę, że tutaj co mamy... pole kupione, może zasiejemy, nie wiem, muszę w ogóle zobaczyć. Fajnie by tam się siadły moim zdaniem ziemniaki. Wiadomo, sprzętu do ziemniaków nie posiadam, ale posiadać mogę. To nie byłby problem, chyba że zobaczę co, myślę po prostu, czy może więcej owsa zasieję i po prostu owiec sobie sprzedam.
też by nie było to wcale złą opcją, tak? Więc no tutaj będę dość mocno intensywnie się zastanawiał nad tym, co by tam można było ogarnąć, tak? Koledzy na pewno nie, bo kombajnę swoim po koledzy nie da. Nasieczkanie za wcześnie, moim zdaniem, jeszcze, dopóki chociaż 70-kłodnego silnika nie będę miał, do odwozu i do ogólnej tutaj zabawy, więc tutaj to mogę zapomnieć o tym, żebym troszeczkę robił. Nasieczkę na kieszonkę, więc no, trzeba nie pomyśleć. Tu muszę też ogólnie ogarnąć temat. Czekajcie, a co tu już jest nawiedzione, tak? A, bo to jest po łące, tak daleko to po łące jest. Nie wiem, że po łące najpierw już nie daje, więc no. Trochę lipka cholipka mi tu wyszła. To też nie przyjmuję, dobra. Czyli tam pokazuje mi dobitnie, gdzie mi się mniej więcej skończyło, więc muszę chyba tylko i wyłącznie na bierze pojechać i naokoło sobie tu objechać. Dobra, myślę, to jak tak, to może nie będzie tak źle. A piątkę sobie rzucimy. Mówię, nie gram teraz się tak typowo, może być, a widzę, że już... No tak, bo tu podłowiec miał być. Kamerę, tak jak zagratowany jest. Więc tak, myślę, że na tym odcinku będzie tutaj zasiewany... w ogóle odcinku już tak jest, tak zwał, małe wazownictwo jest mało ważne. Myślę, że 7 owiec będzie misiać, tak? Taki będzie zamysł. No i pomyślę teraz, czy tam da się sobie owiec i ciut więcej, żeby po prostu zarobić. Pieniędzy, mówię, nigdy nie za wiele, a coś jednak bym mógł jeszcze zainwestować, tak? Czy to w pola, czy w cokolwiek innego, tak? W jakiś fajny tutaj rozwój robić. Bo widzicie, że 30 jednak tutaj te 30 trochę dostaną po tyłku. Takim kawałku. Na szczęście dobrze, że to będzie łąka. Więc tu jeszcze jako taką tragedii nie ma. Można powiedzieć. Ale no, będzie ciekawie. Tyle mogę powiedzieć. Jeśli to na tym kawałku będzie teraz łąka, no teraz nie wyobrażam, jak to będzie docięte. Ale będzie cięte. Mówię tak ogólnie patrząc. Ja też mam strasznie dużo jeszcze siana, które mógłbym jeszcze upylić. I marzę, jeszcze coś innego wymyślę, tak? Bo też mam w planach postawić wiatę, zadaszenie w sumie na opasy, tak? Na opasy z tego względu, żeby po prostu trochę tej kiszu, tego siana. Ja mam nie chodziło, nie szło na sprzedaż. Po prostu dom jest powrotem na gospodarstwo, które wiadomo, jeśli na hodowlę większą, no to musimy się to bardziej przełożyć na zarobek, tak? Niż sprzedawanie bezpośrednio, nie wiem, siana czy kiszonki, czegokolwiek. Więc może tak będzie, że postawię sobie pastwisko, znaczy postawię, wybuduję pastwisko. Jakieś tam najtańsze. W sensie podatności. No i może dokupię ten jakiś cielachów, byczków, wiadomo, by lepiej pasowało, albo ewentualnie krówny mięsnej. Aż mięsny, nie wiem, nie będziemy takie rzeczy robić, po prostu będziemy byki szli. I jeszcze jednego byczka swojego mamy, więc to już by nas ratowało. Myśmy nie musieli kupować, nie wiadomo, dużo ilości podsadków. No i bym zadowolony był z tego powodu. Tak wyszło, jak właśnie wspomniałem. Bo nie chciałbym sprzedawać tego siana. Chciałbym to po prostu poświęcić na utrzymanie mojego stanu dobrobytu zwierzęcego. Zwiększeniu przede wszystkim, no bo lepiej by chyba wyglądało to, jakbyśmy mieli większą hodowlę niż właśnie sprzedawać. Dobra, no jakoś tam to w miarę idzie ta robota. No i fajnie. Dzisiaj wyjdzie w cudzysłowie ziemia kupiona notarialnie.
Kasa poczwa domu. Najpierw by było troszeczkę inaczej to zrobić, tak? Bardziej realnie, tak? No ale to się by was ominęło. Skąd by było pieniądze na to miałeś, na to, na tamto. Realnie będę starał się grać realnie, ale no takie rzeczy typu pola czy coś, no to no nie mogę inaczej zrobić, jak właśnie kupić tego na odcinku, tak? I pokażę wam, że za tyle i tyle kupiłem tą ziemię, a tyle i tyle kupiłem tamtą ziemię, no i to mi się zdaje, że tak nie tak źle wychodzi. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, bo jeszcze jeden chcę nagrać, a jest pół do dziesiątej, więc dzisiejsze odcinku było to na tyle. Jeśli takie oświetlenie wam się spodobało, zostawcie jak w komentarzu. Dzięki za oglądanie, ciągnijcie następnego odcinka. Na razie, cześć.